mówi dwukrotny mistrz olimpijski Jerzy Kulej. Ramię w ramię z kapitanem polskiej reprezentacji Zbigniewem Pietrzykowskim dochodzimy do wielkiego finału. A Moskwa to wielki sukces pięściarzy Związku Radzieckiego. Cała dziesiątka dochodzi do finału i jest to praktycznie mecz Związek Radziecki kontra reszta Europy. Pierwszych trzech zawodników Związku Radzieckiego zdobywa złote medale, pierwsze trzy hymny radzieckie. Jako pierwszy przerywa pasę zwycięstw pięściarzy radzieckich Janosz Kajdi w wadze lekkiej. Teraz moja kolej, a przeciwnikiem moim jest doskonały Alojzy Tumisz. Będzie walczył o swój drugi złoty medal w Mistrzostwach Europy. Będzie obrońcą tytułu. Pierwszy walczył w Belgradzie. Zdawałem sobie sprawę, że mam przeciwnika bardzo trudnego, bardzo wymagającego i że będzie bardzo trudno wywalczyć ten złoty medal. Ale tu z pomocą przed mi pierwszy raz mój trener Papa Stam. Powiedział do mnie w ten sposób. Wiesz, że udzieliłem wywiadu w prasie, że ty będziesz mistrzem Europy. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ale jest jeden warunek. Musisz zmienić taktykę. Nie będziesz w ogóle atakował sierpowymi. W ogóle zapomnij o tym. On się boi twoich sierpowych. Widział, jak zakautowałeś Nerdowca. Widział, jak Czosłowak padał na deski. Więc ręce będzie miał prawdopodobnie uniesione wysoko. Ty po uniku, tam gdzie miałeś lewy sierpowy, wychodzisz i krótkim, szybkim, błyskawicznym lewym prostym. Ale wiem o tym, że na pewno uwagi Papy Sztama będą tutaj bardzo cenne i ten sposób walki, ta zmiana będzie dużym zaskoczeniem dla mojego przeciwnika. Rozpoczyna się walka. A po pierwszej rundzie powiem ci, co dalej. Długo, długo, bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co powiedział mi Papa Sztam i trudno mi było sobie wyobrazić, jak to będzie, jak ja sobie poradzę z tym 10 cm wyższym przeciwnikiem, jak ja potrafię go trafić lewym prostym. Wchodzę do narożnika i myślę o planie Papy Sztama. Sztam natomiast jest uśmiechnięty i cieszy się ze zwycięstwa Janosza Kajdiego. W narożniku pokazuje mi kamerę telewizyjną i mówi, widzisz, idzie transmisja na żywo do Polski. Pamiętaj, tam wszyscy czekają na polski hymn, nie wolno ci zawieść swoich kibiców. Pamiętaj, że cała Częstochowa, bo jest to moje rodzinne miasto, ogląda cię i czeka na twoje zwycięstwo. Wreszcie gonki zaczyna się. Ogromny doping dla Tumisza, on podniecony, dobrze. Pracuje na nogach, miał wspaniałą pracę nóg, wysoki, lekki, wysoko uniesione ręce, czeka na moje sierpowe i myśli, że tak jak w poprzednich walkach będę atakował czasami sierpowymi. Ja jednak wiem, że nie mogę, wiem, że muszę czekać, muszę kombinować jakoś tak, podejść tą lewą nogą, zrobić to swoje zwody, które wykonywałem przed czasami sierpowymi i zaatakować lewym prostym. Po zwodzie chodzę tak lekko, uchyliłem się na lewą nogę, zwód taki, przygotowanie lewego sierpowego i wyjście błyskawiczne lewym prostym szczękę. Dochodzi. No zaskoczony Tumisz, nie wiedział co się stało, bo się spodziewał sierpowego, a tu jest lewy prosty. Więc ja ponownie w unik, balans, dużo balansu i ponawiam akcję jeszcze raz tym lewym prostym. Znowu wchodzi. Wiem, że to jest droga do sukcesu. Mógłbym walczyć inaczej, po swojemu, ale myślę sobie, no jest to taki ważny sprawdzian. Pierwszy raz mam szansę. Już raz w Mistrzostwach Europy nie słuchałem Sztama. Właśnie w Lucernie przegrałem z Brombim. Tutaj teraz muszę posłuchać, zobaczę. No nie mogę tej szansy zmarnować. Gong, koniec pierwszej rundy. Przychodzę na rożnika. W ogóle nie czuję zmęczenia, ponieważ nie była to runda wyczerpująca. Mógłbym właściwie walczyć bez przerwy, ale ta obowiązująca minuta przerwy jest i niestety trzeba odpoczywać. No, może to śmieszne znieść, bo właściwie wszyscy czekają. Ja również parokrotnie czekałem na tą minutową przerwę. W tej walce rzeczywiście czułem się tak dobrze, że mógłbym walczyć bez przerwy.
przyjmuję atak, bo właściwie bardzo lubiłem walczyć, kiedy przeciwnicy mnie atakowali. Przyjmuję ten atak jego i jest wymiana z obu rąk, z obu stron. Ale mój lewy sierpowy kończy akcję. Dokładniej na koniec brody Tumisz dostaje na zakończenie akcji lewy sierpowy. Klęka na kolano, ale zaraz się podrywa. Sędzia nawet nie liczy, bo nie zauważył, ale ja wiem na pewno, że był trafiony. I szybko atakuje, wymiana ciosów, Tumisz odskakuje, a ja do przodu. I nagle potężny prawy prosty z kontry dochodzi do mojej głowy. Przypomniałem sobie od razu, co mówił papa Sztam. Uważaj na jego kontrę z prawej. Nie uważałem, weszła. Ale to nic, to jeszcze jest jeszcze szansa. Jeszcze przecież jest cała trzecia runda. Trzecia runda, do atak. Tumisz już nie odskakuje, nie próbuje kontrować. Wymiana ciosów. No, gong końcowy przerwał tę wymianę ciosów. Powrót do narożnika. No i tutaj już byłem bardzo zmęczony. Patrzę z zaciekawieniem w oczy papy Sztama, czy coś powie, czy jest zadowolony. No jest bardzo skupiony, jest bardzo zamyślony, spogląda w kierunku sędziów, odwiązuje mi rękawicę, a ja patrzę w jego pomarszczoną twarz i czekam. Zobaczymy. Chwilę oczekiwania. No, jeszcze trochę zobaczymy. No, oczekujemy na ten werdykt obaj. Bardzo jesteśmy zaniepokojeni, jaki będzie. Wreszcie stajemy po środku ringu i zwróceni do kamer telewizyjnych. Czekamy na werdykt, ogłoszenie Jerzy Kulej mistrzem Europy. Moja ręka wędruje do góry. No, ogromna radość. Tak się bardzo ucieszyłem. Taki byłem szczęśliwy. Podskoczyłem do góry, pobiegłem narożnika, ucałowałem trenera Sztama, ucałowałem, uściskałem trenera Pawła Szydłę. Był również na narożniku Stasiu Zalewski, z nim również wymieniliśmy uściski. Byłem bardzo szczęśliwy. Był to bardzo piękny początek, właściwie zakończenie tego drugiego mojego startu w Mistrzostwach Europy pierwszym złotym medalem. Tak nazywam mój sportowy dorobek medalowy. Jest to początek złotej serii.